takie zgłoszenie nasz zespół faktycznie przyjął o godzinie 19:48. Tam został zadysponowany zespół z powiatu poznańskiego. Najbliższy wolny zespół, jaki mógł zostać zadysponowany, tych zespołów w tej chwili mamy 26, mówimy tu o Poznaniu i powiecie poznańskim. No i ten zespół wyruszył z Tarnowa Podgórnego, czyli ta odległość do miejsca zdarzenia była dosyć duża. Nastąpiła zmiana tej decyzji i zadysponowany został drugi zespół ratownictwa medycznego, który zwolnił się i dyspozytor mógł wykorzystać ten zespół do zadysponowania do tego zdarzenia, który na miejscu pojawił się o godzinie 20:17. Zaznaczę, że zespoły, które były dysponowane, zarówno ten pierwszy, jak i drugi, no, były dysponowane w kodzie pierwszym, czyli w tym kodzie najpilniejszym dla pogotowia ratunkowego przy użyciu sygnałów świetnodźwiękowych. Sam fakt do tego, że dyspozytor zmienił decyzję w trakcie już dojazdu tego pierwszego zespołu, no świadczy o tym, że on cały czas monitorował tę sytuację i starał się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na zadysponowanie zespołu, który szybciej dotrze do miejsca. Ale no tu te odległości do pokonania są dosyć znaczne, więc jakby ten czas też jest potrzebny. Na pewno nie wynikało to z jakiejś złej woli w moim przekonaniu, natomiast no, wynikało bezpośrednio z tego, że tych zespołów wolnych w danym czasie zwyczajnie bliżej nie było.